Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Urszula Augustyn i Krystyna Szumilas z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska chciałyby zadać pytanie w sprawie ideologicznych i szkodliwych działań kuratorów oświaty, w szczególności małopolskiej kurator oświaty pani Barbary Nowak oraz łódzkiego kuratora oświaty pana Waldemara Fleischera. To pytanie będzie zadane ministrowi edukacji i nauki. Odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pan minister Tomasz Rzymkowski. Bardzo proszę panią poseł Urszulę Augustyn o zadanie pytania. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo. O tym, jak ogromną władzę przekazaliście w ręce kuratorów oświaty, wiemy od poprzedniej kadencji, a że macie państwo zamiar jeszcze większą władzę kuratorom oświaty dać, to o tym dowiadujemy się z projektów ustaw, które państwo za chwilę będziecie procedować. Że kuratorzy oświaty są z nadania ministra, też wiemy, ale to jest jednocześnie odpowiedzialność ministra i ministerstwa za to, co kuratorzy oświaty robią. Chcemy więc zwrócić się po raz kolejny z prośbą o odpowiedź na nasze pytania do ministra edukacji. Zwracaliśmy się wielokrotnie pisemnie, w formie interpelacji, ale nie tylko my, posłowie małopolscy, ale także obywatele. Pod petycją odwołanie pani kurator Barbary Nowak podpisało się prawie 2000 osób, a pod taką samą petycją skierowaną do wojewody z tą samą prośbą podpisało się prawie 4000 osób. Ale państwo tego nie słyszycie, tak jakbyście nie zdawali sobie sprawy z tego, że szkodliwe wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak mają wpływ na to, co dzieje się w szkołach. Co więcej, oprócz tego, że pani kurator Barbara Nowak pozwala sobie na nieeleganckie, złośliwe, szkodliwe wypowiedzi oceniające środowisko, oceniające różne zjawiska, w ten sposób daje upust swoim poglądom. No, jak państwo sami widzicie, nie wszyscy się z tym zgadzają. To jeszcze pani kurator w sposób otwarty walczy z nauczycielami. Jak bowiem można wytłumaczyć fakt, że w Małopolsce odbywa się połowa w stosunku do całej Polski postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli? I co więcej, jak potem weryfikowane są te orzeczenia dyscyplinarne przez komisję odwoławczą, która działa przy ministrze edukacji, to okazuje się, że większość z tych orzeczeń ministerialna komisja cofa. W związku z tym zadajemy pytanie, czy państwo kontrolujecie to, co się dzieje w poszczególnych kuratoriach oświaty i kiedy wreszcie zauważycie problem i zaczniecie podejmować decyzje, bo to jest właśnie państwa odpowiedzialność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, szanowna pani poseł. Minister Edukacji i Nauki oraz wojewodowie dokonują oceny działań kuratorów oświaty w odniesieniu do realizacji przez te organy konkretnych zadań. Ustawa określa zadania kuratorów oświaty. Organ ten sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie. Współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie artykułu 78 Prawa Oświatowego. Wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach publicznych szkół i placówek, zakładów i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, dyrektorów szkół w sprawach w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, realizacją polityki oświatowej państwa, a także współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej. Opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie, doskonalenie nauczycieli. Organizuje olimpiady, konkursy, turnieje. Współdziała
z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi. Wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach. Opiniuje plany pracy placówek oświatowych. Opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół. Współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkoły i placówki. Współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunku rozwoju dzieci i młodzieży. Nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku. Koordynuje organizację dokształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych. Szanowna Pani Poseł, dokonując oceny, minister ustala, czy działania kuratora wskazują na zaniedbania lub nienależyte wykonanie ustalonych zadań. Publiczne wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego nie wskazują na zaniedbanie lub nienależyte wykonanie ustalonych w ustawie zadań kuratora i nie stanowią podstaw do podejmowania przez szkoły i placówki działań niezgodnych z przepisami prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Krystyna Szumilas, bardzo proszę. Panie ministrze, przeczytał pan nam projekt ustawy, który każdy zna. Natomiast do istoty rzeczy odniósł się pan w taki sposób, który mówi o tym, że po prostu nie chcecie, że akceptujecie taką postawę kuratorów oświaty, postawę antywychowawczą, postawę, która obraża środowiska, postawę, która nie przystoi nauczycielowi. Pani kurator Nowak mówiła o częstowaniu dzieci alkoholem i narkotykami. Podobno dostała taką informację. Wystąpiłam z Kingą Gajewską do pani kurator z pytaniem, odpowiedziała, że to były anonimowe telefony i nie mogła podjąć żadnej interwencji. Kiedy powzięła informację o tym, że dzieci są częstowane alkoholem i narkotykami, nie podjęła żadnej interwencji. Panie ministrze, atakujecie nauczycieli. Atakujecie nauczycieli, a na pytanie, dlaczego pani kurator obraża Uniwersytet Jagielloński, pani kurator mówi o tym, że robi to w czasie prywatnym. Jeżeli nauczyciel uczestniczył w strajku kobiet w czasie prywatnym, stawiacie go przed komisją dyscyplinarną. I jeszcze jedno pytanie, panie ministrze. Ilu społecznych asystentów, ilu znajomych pan jeszcze nagrodzi medalem Komisji Edukacji Narodowej? Dyrektor szkoły, który skazał, który karał uczennicę za awatar, dostał od pana medal Komisji Edukacji Narodowej. Prasa podaje, że był pana społecznym asystentem. Ilu jeszcze znajomych i społecznych asystentów będzie pan nagradzał medalem Komisji Edukacji Narodowej za postępowanie zgodne z pana ideologią, zgodne z tym, co państwo głosicie, zgodnie z polityką rządu, zgodnie z linią polityczną partii. Szkoła ma być wolna od polityki, szkoła ma być wolna od ideologii, a państwo działacie poprzez kuratorów i poprzez własne działanie w taki sposób, że szkoły są ideologizowane, że szkoły są poddawane presji politycznej, a ci, którzy się z wami nie zgadzają, są karani. Natomiast bezkarna jest pani kurator Małopolska, bezkarny jest pan kurator Łódzki, bo to są wasi polityczni żołnierze. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam.
Pani poseł, dostanie pani, dlatego że osoba prowadząca jest za tym, żeby dyskutować, a nie żeby zamykać usta posłankom i posłom. Więc pani uwagi uważam za troszeczkę nie na miejscu, gdyż wie pani, że prowadzę obrady zawsze tak, że wszyscy, którzy zadają pytania bądź dają odpowiedzi, mają na to czas. Natomiast radziłbym, żeby była pani tak aktywna w momencie, kiedy inni marszałkowie prowadzą obrady. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Odpowiadając na pytanie pani poseł Szumilas, żaden z moich aktualnych asystentów nie dostał odznaczenia. Nie jest moją winą, że państwa protegowani w Urzędzie Miasta Łodzi z Lewicy i z Platformy Obywatelskiej prześladują nauczycieli. Tą sprawą zajmuje się w tej chwili prokuratura. Moim zdaniem doszło do przekroczenia uprawnień publicznych przez panią wiceprezydent Moskwę, która użyła najsurowszego instrumentu, który daje karta nauczyciela, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, gdzie usuwa się dyrektora ze szkoły, zawiesza w pełnionej funkcji, natomiast w tej sytuacji doszło przede wszystkim do terroru poprawności politycznej. I pani poseł, nie odwracajcie kota ogonem. To wy próbujecie wprowadzić terror poprawności politycznej. Nawet dzisiaj na stronie Urzędu Miasta Łodzi pojawiają się haniebne kłamstwa, oszczerstwa i pomówienia wobec ministra edukacji narodowej i czy wobec pana dyrektora Dariusza Jakubka. Nawet nie jesteście w stanie jako formacja polityczna zobaczyć, że medal stulecia odzyskania niepodległości został przyznany przez prezydenta Andrzeja Dudę w ubiegłym roku, a piszecie, jakoby w tym roku został przyznany. To są tego typu kłamstwa i oszczerstwa. Pan dyrektor Dariusz Jakubek został przez państwa napiętnowany, prześladowany i to prześladowanie, co gorsza, trwa nadal. I my jako Ministerstwo Edukacji Narodowej będziemy bronić przed prześladowaniem politycznym z państwa strony dobrych polskich nauczycieli. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, szkoła ma być apolityczna, a terror poprawności politycznej, który punktowo stosujecie tam, gdzie macie władzę, będziemy piętnować i likwidować. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję bardzo.